Do dzisiaj się wspomina niektóre mecze. Za czasów kadencji Bońka, Laty, Lubańskiego, Hajty, Świerczewskiego i innych. Ale ja wam powiem, w historii polskiej piłki aż taki blamasz to się nie zdarzył nigdy. Naprawdę. W historii polskiej piłki, żeby ze 171 drużyną przegrać prowadząc 2-0, żeby w ogóle się tak drużyna posypała kompletnie w drugiej połowie, żeby bał się ktokolwiek piłkę przyjąć i rozegrać. I sorry, no jak ja widzę Janka Bednarka, to każde zagranie do swojego partnera z drużyny, to jest zagranie na plecy, które wprowadza, jak drużyna idzie do pressingu, własnego kolegę w problemy. Bednarek spadł z ligi, a jak spadasz z ligi, to do tego masz jeszcze pecha w defensywie. I to kiedyś nawet Lyft tak powiedział, nie powołując bramkarza do reprezentacji Niemiec, tylko dlatego, że spadł z ligi i dostał dużo bramek. I tego pecha wnosisz też do reprezentacji. Na takie aspekty uważam, nasz selekcjoner też powinien popatrzeć.